Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sword and Sandals i... Kurdebele, zrobiłem to! Jesteśmy tu na 47 levelu, o 3 w nocy skończyłem, ale jest 47 level na naszym samu, wróciliśmy. Słuchajcie, nie było aż tak tragicznie, bo tak jak mówię, no, na nieco wyższej prędkości to jestem. Słuchajcie, przechodzimy tak, statystyki mamy dokładnie identyczne. Broń mam słabszą, mam sledgehammera dopiero. Tak to wygląda, zbroję mamy dokładnie taką samą. Jeżeli chodzi o itemce, to na Hellfireballach grałem. Na 30 są Dire Fireballe, ale nie miałem 30 Magiki, jak poprzednio kończyliśmy odcinek, więc nie brałem. Na 6 Hellfireballach leciałem, to genialne jest, zaraz wam pokażę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, no to mamy, jakoś lepiej wyszło. Nie wiem jak, może kwestia tego, że tymi Fireballami po prostu napierdalałem i od bardzo dawna nie ulepszałem broni. Więc nie musiałem też wydawać na jej upgrade tutaj pod tym względem, tak? Plus te firebole też sprawiały, że każdy pojedynek był na 100% tego, bez konieczności adulation, dużo mniej speli kupowałem, bo tylko w te firebole szedłem. Wyszło to lepiej, no właśnie, mamy tę broń tam, prawda? To, a nie musiałem żadnej z tych engendrować poprzednio. Z tym lataliśmy, z tym potem, tak? Więc trochę więcej pieniędzy zużywaliśmy w poprzedniej grze. Teraz, teraz nie, tak? Mamy dual maula od razu i od razu możemy go zupgrade'ować. Oczywiście pójdziemy do tawerny, także podejście lepsze, zdecydowanie podejście nieco lepsze. Mamy 47 level, na 48 się nowa... O Jezus, nie powinienem był tego nigdy kupić, bo jeszcze nie wiem ile będzie kosztowała ta ostatnia zbroja. Dobra, słuchajcie, zbroja gnoja nas nie interesi. A co to jest? To nie jest już Emperor ten ostatni? Chyba nie. Więc sobie zupgrade'ujemy. No dobra, 2 miliony mam nadzieję, że starczą na pełen set zbroi. Jak nie, to będziemy się martwić. Nie będę save'ował może po prostu. 57600, dokładnie tak. I tym sposobem mamy zupgrade'owaną broń, co może się bardzo przydać. Jeszcze musimy pomyśleć nad spellami jakimiś. Spella ja cię za bardzo kocham, bo tak, bo jesteśmy na tych Hellfireballach, ja wam zaraz pokażę, bo one rozpierdalają, nie? Totalnie rozpierdalają, bo my sobie wchodzimy do walki i robimy po prostu tak. One biją od 200 do 400 generalnie i w większości po prostu duele przechodzi się strzelając przeciwników fireballe i to nie jest w ogóle nic trudnego wtedy, nie? I zawsze crowd jest na fanatical po prostu, bo te fireballe nabijają w pizdę tej tutaj tych propsów od tłum, powiedzmy. Co dalej, słuchajcie? Ja nie chcę was manipulować, ale to nie jest próba manipulacji, w ogóle nie myślcie tak. Ale założę się z wami, że ten odcinek, z racji, że jest nagrywany na innej wersji gry szybszej, nie wbije 30 tysięcy lajków. Jeżeli nabijecie 30 tysięcy lajków, to jutro będzie kolejny odcinek. Jeżeli nie, to ja udowodnię swoją tezę. Ale to nie jest tak, że ja próbuję coś wymuszać na was, nie mówiąc o tym wprost, albo was manipuluję. 30 tysięcy lajków, zapraszam. Noble Sir Bonsai the Deadly. Ty, bonsai, drzewka i se kurwo hoduj, nie? Dobra, nasz i samo tutaj rozpierdalam. No i widzicie, te firebole po prostu rozpierdalałem. To jest tak, że klikając to, ja wczoraj już nawet banowałem sobie na hajsownikach, a tutaj tylko firebola klikałem i kiedy jest te półtorej sekundy, kiedy jest animacja i ja nie mogę nic zrobić, to po prostu w tym czasie sobie coś banowałem na hajsownikach, nie? Pilnowałem porządku. Za 600 cię kutasiarzy jeszcze w ryj. Eric Atlas zdechł. Więc w ogóle no mega przyjemnie się tym gra. Zapewne jest to bardziej monotonne do oglądania niż tamtego Strajki i Whirlwindy. Whirlwinda na pewno trzeba będzie ogarnąć. Dlaczego? Kurde, grafika się ścina. Ta się ścina. Może na lub detalach spróbujemy pograć, jak to będzie płynniej chodzić. Chyba sensowniej to działa, nie? A może, o właśnie, medium, takie pośrednie, coś sobie znajdziemy. Szarżą 79%, nie, bo to jest deszcz. Deszcz po prostu tutaj robi kolosalne obciążenie dla procesora. To GTA 5 do tego nawet do pięt nie dosięga, nie dorasta, przepraszam. I po prostu działa sprawniej, niż tutaj po prostu jest generowany deszcz przez te zaawansowane mechanizmy 3D. Słuchajcie, dużo osób, nie wiem czy wczoraj widzieliście film, jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie. Wczoraj Facebook odblokował hajsowników Gimpera 3000, to oznacza, że tych dolarowych hajsowników ja sobie zawiesiłem i po prostu wróciliśmy na starą grupę. Dużo osób jednak podniosło taki temat, poniekąd słusznie.
że hej, a ja miałem bana na hajsownikach 3000, na tych nowych nie miałem. No i ja się starałem na tych nowych, żeby bana nie dostać i go nie miałem. I w ogóle co z takimi osobami, tak? Więc myślałem na tym tematem, ja już rzuciłem nawet posta na Facebooku, ale to nie jest proste zagadnienie. Bo tak, wśród tych 200 tysięcy zbanowanych na hajsownikach 3000 jest pizdę botów, jest pizdę takich po prostu śmieci, które wyzywały innych w komentarzach, jest pizdę głupków, które przeklejały obrazki z Quake'a. No jest naprawdę sporo ścierwa, jest tam dużo osób, które wrzucały na grupę pornografię z podpisem jebać was kurwy, czy coś takiego, no. Jest tam dużo ścierwa po prostu, które nigdy nie powinno na grupę wrócić. Więc odbanowanie wszystkich absolutnie nie wchodzi w grę, abstrahując już od faktu, że Facebook nie udostępnia takiej możliwości jak odblokowanie wszystkich. Ej, jest szansa, że go zabiję. Nie, nie zabiję go, nie było overkilla. Dobra, kolejny level, teraz musimy pomyśleć. Dajmy w Magicę, bo na pewno ten jeden punkt. Nie, i w atak, jeżeli tutaj mam jakkolwiek pałkę za pałkę, dwa kije. I teraz tak, możemy wejść do Magiki The Char. I mam 48 level, zaraz zobaczymy i ten. I tu mógłbym Dire Fireball'e mieć. One kosztują 200 tysięcy, więc za 6 bym wydał cały hajs mój. No nie, a ile kosztuje ta zbroja? A to jest pytanie. 187 koła. I ona dość tania jest, kupujemy ją i będziemy se Dire Fireball'e kupować. Żaden problem absolutnie, mając zanim zrobię cokolwiek. Nie wiem, czy to jest ostatni torturament, czy przedostatni torturament. W każdym razie kupimy sobie, najpierw spróbujemy z tą zbroją pójść. Ale anielski wojownik jestem, halo, halo. Halo wojownik anielski. Champion's Shield. Ej, no ślicznie będę wyglądał. Taki trochę i samu X-Bozia, że tak powiem. Champion's Shin Guard. Gryfsy tak samo. Gauntletsy tak samo, shoulder guardy tak samo i wsio. 1550 armor. No nie będziemy save'ować. No i spróbujemy sobie powoli wymieniać na Dire Fireball'e te spele. Nie starczy mi na szóstego. No dobra, to mnie to jakoś nie boli. Mam 6 fireball'i. Możemy spróbować wejść na torturę. Evil Isamu tu jest. Waluju. Co to znaczy Evil Isamu? O kurde, to Emperor już tam jest. Zajebiste. Dobra, no to Dire Fireballami go napierdalamy, nie, gościa? Jak podejdzie, to najwyżej z mojej wielkiej, zaklętej pały. To w sumie na wszystko nam starczy, co my żeśmy chcieli. Myślę, że jest całkiem spora szansa, że tych cfeli porozpierdalamy tutaj na ryję. Na kopy was weźmiemy. Na kopy, powiedziałem. Jeb, narkotyk na kopy, pięknie. Jebcie w ryj. Ej, coś genialnego te fireballe są, nie? Zobaczcie, po prostu nie musimy nic robić, mogę wam jakieś historie opowiadać, wszystko. No i właśnie myślałem, słuchajcie, pomysł prawdopodobnie będzie taki, na zdobycie odblokowania na hajsach 3000, bo ja rozumiem, że są osoby, które może popełniły głupio błąd, chciałyby się zrehabilitować, już próbowały to zrobić na dolarowych hajsach i teraz jakby chciałby mieć szansę, by wykazać się ponownie, tak? Więc pomysły są takie, przede wszystkim wszyscy, którzy do tej pory kiedyś tam kupili koszulki, mogą dostać unbana, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy zaczęli nagle kupować koszulki, bo dostaną unbana. Chodzi o to, że te osoby, które już kupiły, już kiedyś tam chciały się bardziej identyfikować ze mną, bądź z grupą hajsowników, powinny zostać odblokowane, tak? Ty, a mnie tak napierdolę, że jest zdechnę. Powinny zostać odblokowane, czy mogą zostać odblokowane, tak? To jest jeden pomysł. Drugi pomysł jest taki, że można wyłapać, są chyba takie aplikacje na Facebooka, na fanpage'a, osoby, które aktywnie lajkują, komentują i udostępniają to po prostu, na przykład w każdym tygodniu brać 15 najaktywniejszych, jeżeli wśród nich są osoby, które są zbanowane, no to po prostu te osoby można odblokowywać, bo one jakoś tam również są aktywne, również pokazują, że zależy im na tym, tak? To są dwa pomysły takie główne i które na pewno są do wprowadzenia i to może być bardzo, bardzo fajny pomysł. Dalej pomysł jest taki, że jeżeli nie wiem, ktoś nie ma koszulki albo nie kupił do tej pory i nie był tam jakoś aktywny na Facebooku, a mimo tego chciałby wrócić do hajsowników, no to mógłby po prostu na zasadzie, słuchaj gościu, złamałeś regulamin,
zachowałeś się jak gówno na grupie, prawdopodobnie skoro dostałeś bana, albo popełniłeś nawet mniejsze przewinienie. Jakkolwiek popełniłeś występek przeciwko porządkowi na grupie i zakłóciłeś jej działanie, albo spamując, albo wyzywając kogoś, albo wrzucając coś, co jest beznadziejne i w związku z tym naprawdę fajne posty mogły się ludziom nie wyświetlać i tak dalej, i tak dalej. Zjebałeś, spoko, możesz wrócić, ale przyczyń się jakoś do tego i wyślij SMS-a, na przykład, nie wiem, za 5 zł czy za 10 zł chociaż, i z tych SMS-ów po prostu będziemy kupować nagrody dla tych hajsowników, którzy są na grupie, którzy zbanowani nie zostali. To jest jakiś pomysł kolejny, tak? Czyli niech ci zbanowani, którzy chcą wrócić, złożą się na nagrody dla tych, którzy są na grupie i którzy są dobrymi użytkownikami. To jest kolejny pomysł, prawda? Więcej, jeżeli nie masz pieniędzy i na SMS-a nie byłeś aktywny i koszulki nie masz czy coś, to pomysł jest jeszcze taki podrzucony przez mojego znajomego, taki bardziej, żeby się pośmiać właśnie. Jeżeli naprawdę ci zależy i nie masz na SMS-a, nie masz na koszulkę, nie byłeś aktywny nigdy, nie wiem, może masz bana na Facebooku, na fanpage'u, bo tam też mnie wyzywałeś czy coś, czy kogokolwiek innego, spoko. Możesz upiec ciasto z napisem hajsownicy Gimpera na nim i wysłać zdjęcie. Ja to zdjęcie będę wrzucał na fanpage na przykład i ludzie będą oceniać, chyba że tych ciast będzie dużo, a jak będzie mało, to ludzie będą oceniać, czy fajne ciasto, czy nie fajne. Jak fajne, to wrócisz na grupę za samą inicjatywę. To są pomysły. Słuchajcie, każda z tych czynności wymaga jakiejkolwiek inicjatywy ze strony zbanowanego, bo ja wczoraj miałem dyskusję na grupie i tam ludzie pisali, no odbanuj, przecież ja nic nie zrobiłem. Mówię, okej, a wytłumacz mi, w jaki sposób ja mogę sprawdzić, czy nie kłamiesz. A on mówi, goś, no przecież piszemy. Ja mówię, okej, w porządku, czyli po 5 minutach rozmowy mniej więcej ja mogę stwierdzić, że chyba nie kłamiesz, że jesteś okej. Więc teraz, gdybyśmy mieli 5 minut poświęcić na 20 tysięcy zbanowanych, którzy chcą wrócić na grupę, no sorry, mamy 100 tysięcy minut, to jest 1600 godzin, to jest 70 dni. Nie liczę przerw na jedzenie i spanie, to jest 70 dni bez przerw. Trzeba to pomnożyć przez 3, podzielić przez 2 teraz. Jeżeli chcielibyśmy liczyć bez snu, czyli mamy 140, nie, na odwrót, o Jezus. Trzeba to pomnożyć przez 2, podzielić przez 3? Co ja się zajebałem? Nie, dobrze powiedziałem. Tak, dobrze, 110 dni, jeżeli bym spał i jadł po 8 godzin, zajęłoby mi sprawdzenie wszystkich członków, porozmawianie z nimi, a i tak nie miałbym pewności, czy nie kłamią, nie? Także no, sorki memorki, nie da się. Pomyślałem parę pomysłów, dajcie znać w komentarzu, koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie i bez wylewania gorzkich żali, no bo ja wrzuciłem posta, czy lubicie masło i ja dostałem bana, a nie było tego w regulaminie, ja nie wiedziałem, że ja spamuję, albo że wam się wydaje, że za coś dostaliście bana i wy myślicie, że to jest za nic tak naprawdę, bo wy napisaliście jakiś post, że Tomasz Dziełowy to fajny człowiek i po tym dostaliście bana, to na pewno nie mogliście go dostać z jakiegoś posta, którego napisaliście wcześniej, który łamał regulamin. No, troszeczkę myślenia w tym wszystkim. Ja też wczoraj gadałem z gościem. On miał żabkę uczuciopedii na awatarze, nie? I on mówi, ja dostałem bana za nic, nie? Ja nie wiem dlaczego. Ja mówię, już ci tłumaczę dlaczego. Otóż, są pewne rzeczy, o których wy jako użytkownicy nie wiecie, a my jako administracja wiemy, bo pilnujemy tej grupy, żeby ona nie została zdjęta. I teraz część osób z grupy uczuciopedii, ja nie mówię, że cała grupa, bo my rozmawialiśmy z ówczesnymi adminami tej grupy, część użytkowników tej grupy chciała rajdować nas, czyli wjeżdżać, wrzucać pornografię na grupę i zgłaszać, żeby naszą grupę zdjąć, bo tak wybitnie byliśmy im po prostu kulą u nogi, solą w oku, cokolwiek. Więc jako działanie zapobiegawcze, administratorzy, moim zdaniem 100% słusznie, podjęli decyzję, że hej, goście, którzy są z uczuciopedii, których logiem jest ta żabka, chcą wejść na naszą grupę i chcą ją zdjąć. Więc może warto odsiać sporą część, i nagle pojawia się dużo osób z tymi żabkami na awatarach, które chcą dołączyć do grupy, nie? Więc
jakby naturalnym jest, że skoro wiemy, że okej, tam jakiś jest nagły napływ takich osób i może jakiś tam 1 czy do 5% tych osób nie ma złych intencji, nie wie o co chodzi i może nawet ma tę żabkę przypadkiem na awatarze, bo nie wie co to jest uczciopedia i po prostu ta żabka dla nich fajnie wygląda i ten 1 do 5% osób zostanie zbanowany niesłusznie, okej, ale wypierdolimy 1000 osób, które by zasypały naszą grupę porno i ona by została zdjęta i my byśmy może nie poradzili sobie z tym. I to było działanie zapobiegawcze, którego nie widać na zewnątrz, ale my jako administratorzy mieliśmy w tym 100% cel i tam pewnie z 50 osób poleciało w jakiś sposób niewinnych, ale odnalezienie ich wśród tych kurwa paru tysięcy żabek, które szły nam grupę zdjąć, no nie jest możliwe. O ty jebańcu, Evil i Samu. Dire... O nie, on ma te firebole wszystkie co ja. On ma te wszystkie firebole co ja. On mnie zabije. Ja muszę na niego wskoczyć i go napierdalać. To jest jedyna nadzieja. On mnie fireballami zajebie. Ja pierdolę, stworzyłem potwora. Nie rób tego! Powinienem ja pierwszy zacząć strzelać po prostu, bo ja zaczynałem. Nie rób tak! Ja pierdolę, nie? Ja pierdolę, nie? Ja pierdolę, nie? Dobra, już nie ma fireboli. Już nie ma fireboli. Jest okej. On jest równie szybki jak ja, czyli nigdy mnie nie złapie. Dobra, zaczął się ładować, bo jest debilem. Stworzyłem potwora, nie? Stworzyłem potwora jak chuj. Dobra, odskoczył. Teraz możemy go napierdalać. Wryj! Ja cię z prawej, z lewej. Twoje kurwy zapłaczą na pogrzebie. Jeb, pięknie. Evil i Samu ginie. Bęk! Zdychaj, psie, kurwo, marna podróbko. Ale jak mnie po prostu napierdalał tymi fireballami, to już myślałem, że zdechnę. Emperor's Invitational. Dobra, 71 koła dla nas. The 40, hour of power. Hour of power. Ała, moja power. O, halo, to jest torturament już z tym. Z tym ostatnim bossem. Ja wiem. Ja wiem, bo ja byłem tam. Dobra. Magic spells sobie bierzemy. Bierzemy sobie jeszcze jednego Dire Fireballa. Koniecznie. Idziemy na duele, ja pierdzielę. No, także możliwości jest sporo. Ja nad tym kminię też sporo. I myślę, że coś porobimy, ale to też wymaga, żeby to działało sprawnie. Wymaga napisania odpowiedniego systemu do tego, więc spoko loko. Spoko loko. Jeszcze się może okazać też, że Facebook stwierdzi, że jednak to, że stwierdził, że przez pomyłkę nas zbanował, to była pomyłka tak naprawdę druga i nas zbanuje znowu, więc wrócimy na dolarów wtedy, więc niech się dzieje wola nieba, nie? Będziemy dziać. Ale kurwa ten burning za 480 to jest coś wspaniałego, nie? O, dostałem 2,5 tysiąca sztuk złota, to miłe. To naprawdę miłe na tym etapie, gdy widzicie te fireballe, po prostu rozpierdol. Ten kurde i Samu Evil no prawie mnie zabił, mówię, to jest... Dużo szczęścia miałem, że mu się nie powbijały najwyższe obrażenia we wszystkim. Co tam kurwa, Emperor? Śmieciu. Dojadę cię. Pójdziem raz do ciebie. Patheon de Toad. I właśnie, jeszcze kolejne rzeczy przy tych fireballach. Jak są fireballe, to nie ma znaczenia defense gościa, ani nie ma znaczenia jego agility, bo co z tego, że odleci, skoro ja i tak go będę napierdalać. Więc to jest w ogóle, mówię, mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o grę. Ja totalnie, wszystkie nerwy ze mnie zeszły, jak się nauczyłem na fireballach grać. To jest coś najlepszego. Zobaczcie, po prostu rozpierdalamy ich wszystkich. Na kopy ich bierzemy. Tego Emperora, Żelebelebora też sobie rozdupczymy, nie? Myślę, czy jednego Rejuvenibili Belebatę nie wziąć do kompletu, bo to może się przydać. Ile Rejuvenibili Belebatę wymaga? 40 magiki, to nie zdobędę przed ostatnią walką, no. To nie zdobędę, jeszcze Rejuvenibili Belebatę trzeba będzie na fireballach jechać. Bo z tego co wiem, to Emperor ma Rejuvenibili Belebatę. Zdychaj, śmieciu. 3300 zdrowia miał. Ile jebany musiał mieć vitality? To jest niepojęte. A, no i oczywiście pojawiło się sporo osób, które pisało: no, fajnie, super, ja ci nabiłem statystyki, ja nawet ci wpłaciłem dotację na streamie kiedyś, a ty mnie nie chcesz odbanować teraz. Okej, rozumiem, ale no to przełóżmy to
żeby lepiej zrozumieć przykład, przełóżmy to na takie realia codzienne. Czyli ktoś jest w ogóle mega uczciwym gościem, jeżeli chodzi o podatki. I wpłaca na państwo po prostu rocznie, wpłaca dotacje nawet, żeby państwo polskie się lepiej rozwijało. Na więziennictwo i na policję wpłaca rocznie 200 tysięcy złotych. I potem się okazuje, że okradł staruszkę. Na przykład cokolwiek, coś się zadziało. Jakiś taki czyn nie mega hardkorowy, ale nadal. I dostaje wyrok na rok do więzienia. I on mówi, ale jak to? Ja przecież płaciłem pieniądze, więc wy nie powinniście mnie zamykać. Tak szanujecie mnie i moje pieniądze? I to, co on by zrobił, to by była próba korupcji. Bo to nie ma znaczenia, ile on wpłacił wcześniej. Znaczenie ma, że popełnił ten jeden czyn zabroniony i za ten jeden czyn zabroniony dostał karę. Mnie to nie obchodzi, ile ty dajesz lajków, komentarzy czy czegoś. To jest fajnie, że to robisz, bardzo się cieszę. To znaczy, że zachęciłem cię do tego, bo materiał ci się podoba, bo moją mową jakoś cię do tego skłoniłem i tak dalej. A ja nie chcę cię, żebyś ty mi nabijał lajki, jeżeli ty psujesz grupę i utrudniasz użytkowanie z niej normalnym użytkownikom. To sorry. Jeżeli jest przewinienie, to jest kara. I tu nie ma znaczenia, co ty wcześniej zrobiłeś, człowieku. Dobra, torturament jest, ale mamy 21 minut. To torturament zagram sobie już w następnym odcinku. A co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Swords and Sandals. Trzymajcie się, cześć. Jutro chyba ostatni, chyba że przegramy. Pa, pa.